Witam Was. Ja jestem Jasią, a to jest skrzynia. Tak, przed chwilą położyłam w tej skrzyni i całe jezioro wysłało od tej skrzyni. No i gdzie jest? Jestem na Reddit Airport. No. Wszystkie moje rzeczy włożę, ponieważ... Chciałem sobie wypisać sam paszport. Szukając paszport. Paszport i możemy już iść na Reddit Airport. No. Zwiedzę sobie Reddit Airport. Reddit Airport. I zwiedzę sobie kilka samolotów. I jak to wygląda w tym momencie. Let's play Minecraft na YouTube, ale nie na tym świecie. Okej. Tu mamy security checkpoint. O, tutaj najpierw bilet trzeba na górze mieć. Tutaj mogłem coś zmieniać. Mogłem coś zmienić, a nie wiem. Ale chciałem, żeby tutaj były przebite szkła. Okej. Dobrze. Airport restaurant. Na górze mamy jeszcze restaurację fajną. Oraz... Tak. Toalet. No, już. Może teraz sobie otworzyć historykę. Witam pana w Lime Air. Czy czegoś pan sobie życzy? No bo chciałbym dostać pana bilety. Ale już się robi, proszę bardzo. Już panu daję bilety. Proszę się skierować do bramki numer ileś tam. Na tym piętrze proszę przejść przez security checkpoint. Na bilecie jest wszystko napisane. Dziękuję panu bardzo za bilet. Ok, możemy już iść. Pan zniknął magicznie. Ja go zniknęłam, no ale już. Możemy przejść. I dobrze, uciekamy, bo nam mi się nie chce. Ok, mamy przejść do terminala numer 2. Według naszego biletu. No to. Gate D22. Tu terminal 2. Dobrą drogą idzie. No. O, wagony. Boosterem możemy pojechać. Kto by używał jeszcze boosterów? Ciekawe, czy booster w ogóle działa. Wiecie co? Chyba lepiej by było naprawić to. Zaraz wracam. Dobrze, teraz już możemy jechać. Świetnie jesteś. Nas interesują. Nas interesuje gate. Jaki tu jest gate? Gdzie on może być? Gate 201. O, proszę bardzo, karta pokładowa.
Nie ma nikogo? Nie ma. Okej, okay. Pewnie w samolocie nas będą sprawdzać. Dzień dobry, witam pana na naszych liniach lotniczych Lime coś, a dokładniej Sian coś, a dokładniej coś tam, zapomniałem nazwę. Proszę pokazać kartę pokładową. Już panu daję, proszę bardzo. Wszystko się zgadza, proszę bardzo. Pana miejsce to miejsce numer 238, a dokładnie to numer 7 od, no wie pan, prawej strony pańskiej. Dobrze, zajmujemy już miejsce, o którym to stewardesa mówiła i lecimy. Wylądowaliśmy. Poprzestanie tutaj, proszę państwa. Wylocie już wyszły, dziwne. Okej, wchodzimy. I no, bagaże trzeba odebrać. Bagaże do odbioru w terminalu numer 1. No to widzimy się w terminalu numer 1. Okej, ciao, włamujemy się do samolotu. Turu, tu, 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 tururu. Czy, ale duże. One czy te teraz się złodzieją? Nie, włamywacze. Dlaczego? A nie wolno? Ciururu, ciururu. Ała, nie trafnie. Jakieś dziwne miejsce. A nie, wygonili mnie! Obraziłem się. Bardzo się obraziłem. Zamknąłem drzwi. Bóg mi dał moc. A oni cię wygonili. I mnie wygonili. No. Dobrze. O, a tam idzie ciężar. A tam miała ciężarówka. Teraz muszę poszukać mojego samolotu. A, to jest ten. Możemy już wyjść. Możemy już. Proszę nie psuć. Możemy już wejść. O, to chyba jednak towarowy samolot. Mała pomyłka. To nie ten samolot. Okej, teraz już nie możemy popełnić skochy. Wchodzimy do samolotu. O, tam coś leci. Okej. Widzimy się na kolejnym locie. Moi drodzy, za chwilę będziemy lądować awaryjnie. Aaaa! Wszyscy zginiemy! Panika, panika! Człowieku, to tylko zwykłe lądowanie, a nie jakaś tam katastrofa. Jasne? Więc pa. Ale silnik płonie, płonie, płonie nam skrzydło. Pierwszej klasy. Wszyscy się rozbijemy. Ups. Lepiej uciekać, zanim samolot mnie zmiecie. Jestem niesamowicie zadowolony, ponieważ mam nowy lot biznes klasą, czy tam pierwszą klasą, nie pamiętam. Ale niestety muszę się przejść. Nie. Którędy to do pierwszej klasy?
12.